jest. I pedałujemy. No przecież możemy tutaj dojść. To trzeba pomóc na jedno. Zobacz jak zapalasz. Ale szybko jedzie. Jesteśmy świadkami otwarcia korytarza ekologicznego w ramach projektu, który wykonany został w ramach projektu Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli zielono. Nam w ubiegłym roku przygotowaliśmy projekt, który był bardzo wysoko oceniony. Otrzymaliśmy około 170 tysięcy złotych, w ramach czego wyremontowaliśmy korytarz przy krytej pływalni, zakupiliśmy różnego rodzaju urządzenia, materiały promocyjne, gadżety, dwa infokioski zakupiliśmy rower, który produkuje prąd. Jest tu wiele takich fajnych rzeczy edukacyjnych, które rzeczywiście nasza młodzież, dzieci mogą uczyć się, jak segregować odpady, jak ważna jest ekologia, jak ważna jest ochrona środowiska dla nas wszystkich. Co jest ciekawe, jeżeli chodzi o tą ścieżkę edukacyjną, jest ona mobilna i ona będzie mogła być wystawiana na różnego rodzaju imprezach, będzie mogła również być w różnych szkołach zaprezentowana, że tam również dzieci i młodzież będą mogły uczyć się szeroko rozumianej ekologii. Co jest również istotne w tym całym projekcie, to że mamy kampanię informacyjną 65 godzin, które będą odbywały się zajęcia w szkołach. Do tego wszystkiego jeszcze zapraszam na naszą stronę internetową ekoturek.pl. Tam można również dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów, na temat ekologii i ochrony środowiska.